To niemożliwe, rozumiesz? PiS obozu uciekł skazaniec. Jak to się mogło stać? Przecież ten obóz jest najlepiej strzeżony na świecie. Ma opinię piekła, z piekła nie ma wyjścia. Jak to się stało? Musimy coś zrobić. My stracimy dobrą sławę. Łukasz więźniu! Nie wie to, co grozi za nieposłuszeństwo w piekle. Rozstrzelam! Sam rozstrzelam! A drugą połowę zagazuję. Wiesz, że nie możesz tego zrobić. Wymordujesz? Ale jak to? Kto będzie pracował? Owszem, wymorduj kobiety, starych, ułomnych, niepotrzebnych, ale nie cały obóz. Zwołać wszystkich natychmiast. Natychmiast! Pokażę, kto tu jest panem. Będą mi palać do stóp. Nie upilnowaliście swojego kolegi? To gorzko pożałujecie. Wyznaczę i rozstrzelam. Nie strzelaj, byłoby to zbyt łagodna śmierć. Niech umierają powoli. Nie wiedzą, co to umierać jest u nas. Wskazali wystąpić. Kilku z was ginie. Rozstrzelam. Panie, litości, nie zabijaj mnie. Błagam, mam żonę i dzieci. Panie, chcę żyć. Aż tak dobrze ci u nas? Chcesz żyć? Niewiarygodne. To znajdź sobie kogoś głupiego na swoje miejsce. Masz minutę. Ludzie, kochani, zrozumcie mnie. Proszę, jestem jeszcze młody. Ludzie. Widzisz, nie ma nikogo głupiego. Nikt za ciebie nie pójdzie. Ja pójdę za niego. O. Czy ja dobrze słyszę? Pójdziesz. Zapewniam cię, że dobrze słyszysz. Ja pójdę. Dajcie mu żyć. Ma rodzinę. Ja rodziny nie mam. Jestem księdzem. A, księdzem jesteś. To gdzie masz sutannę? Gdzie masz swoje ubranka? Ja pójdę. Jemu daruj. To niemożliwe, co się w tym obozie dzieje. Żeby dobrowolnie iść na śmierć. Niemożliwe. Zagłodzić. Bardzo się boję. Niech ojciec coś zrobi. Niech ojciec prosi Boga. Może nas uwolni stąd. Pan jest blisko. Wytrzymaj jeszcze chwilę. On jest blisko nas wszystkich. Nawet nie uwierzycie, jak jest teraz blisko. Uwierzcie mu. Co ksiądz mówi? Nikt tego jakoś nie odczuwa. Gdyby był, nie dopuściłby do tego wszystkiego. Ten obóz Bóg opuścił. Nawet jak nie czujecie tego, że tu jest, to uwierzcie. Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Pan jest z nami, jest blisko. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw.
ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Czemu to światło znowu się pali? Czemu ty znowu je wyprzątale? Maryśka! Obiad! Natychmiast! Obiad? Nie 23, a ty chcesz obiad? Ja ci nie prosiłem o komentarz, tylko obiad! Słyszysz? Nie ma obiadu, nie ma pieniędzy! Ja i Ania też jesteśmy głodne! Nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy! Co, gdzie znowu licha te wszystkie pieniądze? Jeszcze się głupio pytać, ty jeszcze przebijasz wszystko! O nie! Tego już za wiele! Człowiek się od czasu do czasu napije jednego piwa, a ty śmiesz twierdzić, że przebijam wszystkie pieniądze? Skończ prawić te twoje trudne kazania! Tato, uspokój się! Uspokój się? Kto ty jest od rządzenia w tym domu? Do kogo to mówisz, Markulo? Ja rządzę w tym domu! Masz 5 minut! Wracającego z ciężkiej pracy? Jezu, pomóż mi, Jezu, proszę. Teraz to ci już nawet Jezus nie pomoże. Jezu, proszę, uspokój go. Niech ci Jezus da spokój, ja mam już ciebie dość. Jakie są wyniki mojego lekarza? Widzi, Kaju, ile życia mi zostało? No pani Biała,
słabaczka. Została pani 2 miesiące życia. Pani doktor, na miłość boską, niech mnie pani ratuje. Choćbym miała dać całą swoją wypłatę, ja chcę żyć. Proszę się uspokoić, ja teraz nic nie mogę z tym zrobić. Pani doktor, niech pani poczeka, ja mam dopiero 25 lat, ja chcę żyć. Bóg pani odebrał szczęście? Widzi siostra, jestem chodzącym trupem. Tłuk w tej teczce jest wyrok śmierci na moje życie. To historia mojej choroby i diagnoza. Białaczka, 2 miesiące życia. 2 miesiące! Ale ja chcę żyć! Czy siostra mnie rozumie? Chcę żyć, mam dopiero 25 lat. Jeszcze nie powinnam umierać. Będę się modlić. To nie ma sensu. On powiedział, bądź wola twoja. Ja tego nie umiem dodać. Mówiąc to, podpisuję na siebie wyrok śmierci. Nie modlę się, bo wtedy tylko szaleństwo zawierzył o życiu. I tylko to kołotanie w mojej głowie. Żyć, żyć, żyć. Czy nie ma czegoś większego od śmierci? Myślałam, że miłość. Miał na imię Michał. Znaliśmy się 5 lat. Na wiosnę miał być ślub. Na początku przychodził do szpitala codziennie. Elegancko ubrany, z kwiatami. Czekał na tę wizytę jak na zbawienie. Wczoraj zakomunikowano mi diagnozę. Byłam całą noc pod łóżkę. Przyszedł znowu, dziś. Ja mu powiedziałam o wszystkim, że umrę. Powiedział, że to ponad jego siły i że już nie będzie przychodził więcej. Chciał mi popatrzeć w oczy, ale ja nie chciałam. I tak zostałam sama. Śmierć nas podzieliła. Śmierć jest mocniejsza od miłości. Bóg mnie już nie kocha, skoro każe mi umierać. Kocha cię. Jest teraz bardzo blisko ciebie. Ty tego nie rozumiesz. On jest z tobą. Jego miłość jest mocniejsza od śmierci. On kocha cię bardziej niż Michał. Uwierz mu. Do Tomka. Zapowiada się niezła balanga. Chodź, rozerwiesz się trochę. Nie, mam dużo zajęć. Dzięki. Czemu ty zawsze odmawiasz? Klasie już się z ciebie śmieją. Jeszcze nigdy nie widziałam cię na żadnej imprezie. Dziewczyno, masz już 15 lat. No nie bądź taka sztywna, chodź. Nie lubię chodzić na imprezy. Jak ci się podoba, to idź. Ja cię nie trzymam. A gdzie lubisz chodzić? Pewnie do kościoła. No tak. W końcu jesteś oazowiczką. Ale wydaje mi się, że trochę przesadzasz. Ciągle tylko oaza, oaza, kościół, modlitwa. Rozluźnij się, życie jest piękniejsze niż myślisz. Chodź! Powiedz mi, skąd masz pewność, że Bóg w ogóle istnieje? Co ty w ogóle wygadujesz? Stara, no popatrz dobrze na świat. Gdyby był Bóg i gdyby była miłość, ludzie żyliby inaczej. Wstawaliby każdego dnia z poczuciem sensu, nie wykrzywialiby ust rozpaczy, mieliby nadzieję w oczach, a nie smutek i rezygnację.
To nonsens wierzyć w wieczną miłość, kiedy w Oświęcimiu zagazowane tysiące ludzi. Kiedy mężowie biją swoje żony. Kiedy młodzi ludzie umierają w szpitalach, a większość i tak wybiera imprezy niż kościół. Magda, otwórz oczy, żyjesz w ułudzie. Moja matka też wierzyła w Boga. Ale ten Bóg przez 11 lat był głuchy na jej wołanie. Błagała o zdrowie. I wiesz, co się stało? Umarła. Jeśli jeżeli Bóg jest, to ma tylko jedno oblicze. Obojętności, nieszczęścia i ból. Innego Boga nie zna. Ty też zrozum. Przecież On też cierpiał. On to rozumie. O, umarł na krzyżu za mnie, za ciebie z miłości. Jak możesz mówić, że jest obojętny? Dla mnie i dla ciebie zmartwychwstał, żeby dać nam prawdziwe szczęście. Wiesz co, dziwna jesteś. Nie chcesz iść, twoja sprawa. Zostań sobie z tym twoim Jezusem. Naprawdę, ośmieszasz się. Tylko w Bogu moje jest zbawienie. W Nim jedynie duszy ukojenie. Moja chwała i skała, w Nim pokładam mą nadzieję. Ufaj Mu, Kościele, w każdym czasie. Wylewajcie przed Nim serca wasze. Ludzie lżejsi niż tchnienie, tylko w Bogu jest zbawienie. Next song. Zaczynasz. Jezu, tak wielu Cię nie chce, nie znają Cię. Jezu, szukają Cię innej szczęścia. Jezu, czy Ty rzeczywiście jesteś tak daleko, że tak wielu Cię nie widzi? Jezu, gdzie jesteś? Jezu, pokaż mi swoje oblicze. Tak bardzo kochasz. Jesteś Bogiem, a cierpisz. Nawet jak ludzie odchodzą od Ciebie, ty dalej kochasz. Jezu, nie rozumiem Twojej miłości, ale wierzę w nią.